Cześć, witajcie, z tej strony MafiaSolec i witam was bardzo, bardzo serdecznie w grze Farming Simulator 2015 na nowej mapce. Jest to bardzo długo oczekiwana przeze mnie mapa, to FSH Modding V5 bodajże mapa powstawała, nie wiem, ja śledziłem ją od bardzo, bardzo dawna, jak była taka malutka. I powiem wam, że no zakochałem się w tej mapie na tych zdjęciach, które widziałem z niej. Troszkę zmieniło się moje nastawienie po wejściu do tej mapy, ale nie źle, jak na razie to dla mnie najlepsza mapa, jaka wyszła do farminga, taka no w takim innym stylu troszeczkę, nie polskim, ale dobrze, nie zwlekamy. Mapka ogólnie dość fajnie, na pewno spora. Ogólnie mogę się założyć, że Adam nagra sprawdzanko z niej, bo nie wierzę, że przepuści tak dobrą mapę. No i najważniejszy temat, bo to jest się taki sprawdzający odcinek dla mnie. Coś znów dzieje się z moim komputerem na pewno. I mam straszne, straszne lagi. FIFA już odpadła. Został mi FS. W ETS-ie słabo sobie radzę. Nie wiem co będzie. Jak sami widzicie, no na razie no tutaj nie jest kolorowo, gram, pozmieniałem troszeczkę opcje, ustawienia. Wracam po krótkiej przerwie, przepraszam was, ale musiałem włączyć jeden program i header mi przy okazji jeszcze spadł, w ogóle nie wiem, coś jest nie po mojemu, idą te odcinki, jak się wali to wszystko. No i mówię, tak jak powiedziałem już wcześniej, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo nie wiem czy FS w ogóle da radę. No jak widzicie, no na tej mapce coś tam próbuję. Ale to nie jest taka płynność, zresztą mój komputer nigdy nie był taki idealny i nie miałem jakiejś tam bajecznej płynności czy też grafiki, no ale jednak dawałem radę. No a teraz z godziny renderowania 10-minutowego filmu zrobiły się 2 godziny, teraz 15-minutowy film renderuje około 3 godzin, no to jest, widać, że coś się dzieje z tym komputerem. Najprawdopodobniej zrobimy sobie jakiś formacik po święta, pojadę do brata, rozkminimy coś. Pewnie będzie to wina procesora, może trzeba teraz zmienić procka, jak tak to zmienimy raczej cały komputer. No ale nie wiem, oby nie, no bo teraz mam dość dużo wydatków, bo wiecie, studniówka, różne sprawy, też jakieś ściuszki, różne wydatki są na pewno. No i samochód też sporo się kładzie, bo ostatnio też i wspomaganie mi się rozwaliło, nie wiem, po prostu nie wiem, coś. Ostatnio mi nic nie idzie, a jak nie ta przerwa w FS-ie od nagrywania, to teraz znowu, to nie wiem, po prostu nie wiem. Wszystko, zobaczymy co wyjdzie po tym odcinku, może wy mnie zmotywujecie liczbą jakąś łapek, bo też aktywność troszkę ostatnio wygasła, ale wiem, że to jest z mojej winy, ale wierzę w was, bo myślę, że ktoś tam został, no jak sami widzicie, no zobaczcie jaka jest płynność Lipna, nie? Polecimy sobie tak. Chociaż przy okazji coś będziemy więcej widzieć. Co wam mogę, kochani, powiedzieć o mapce? Nie wiem, to jest chyba węgierska mapka. Mogę się mylić, jeśli tak to przepraszam, ale ogólnie naprawdę ktoś robił z głową tą mapę. Kozacko wszystko wyszło. Czekajcie, ja sobie... O, dobra. Kozacko wszystko wyszło, ogólnie mapa super powgrywane uprawy. Wchodzi mi o takie dodawane, tak jak na poboczach, właśnie te liście, liście, kwiaty, inne takie krzaczory, że tak powiem, nadały ekstra klimatu. Drzewa te właśnie po prawej stronie są lopoli, z tego co wiem, widzę, znaczy nie wiem czy to jednak dobrze mówię, mogę się mylić, ale no... raczej są low poly, dlatego też no, płynność powinna być na normalnym komputerze waszym, powinna być rewelacyjna wręcz. Troszkę w mieście mi naprawdę, mam największy spadek FPS-u w mieście, ale to myślę, że to jest wiadomo wina mojego komputera. Byłby w normalnym stanie, prawdopodobnie nie odczuwalibyśmy tego. No ale no cóż, cóż zrobimy, no. Nic nie poradzę. Dzisiaj ogólnie mamy Wigilię, teraz jest Wigilia. Znaczy teraz, była już Wigilia parę godzinek temu. Pierwszy dzień świąt, w ogóle co wy tu robicie? Nie jesteście urodzinki, tylko oglądacie właśnie mój let's play? Zamiast gdzieś jechać? Nie no, albo prawdopodobnie są u ciebie goście, z którymi nie chcesz siedzieć, albo po prostu nigdzie nie pojechałeś, bo nie czujesz tej magii świąt, tak jak ja. Ogólnie to jutro, czyli dzisiaj, nie wiem, pewnie pojedziemy do cioci, a jak nie, to będę siedział w domu, porobię sobie akurat mapę, bo niestety może właśnie, chociaż dobrze, że mi tam nie laguje aż tak bardzo, jednak są odczuwalne lagi, bo podczas duplikowania elementów, no jednak troszkę dłużej się czeka, no i nie sprzyja mi to taki frajdy, jak to sprzyjało wcześniej, że wszystko ładnie szło,
No ale bywa i też tak, mówię, wtedy dołożyliśmy ramu, było ok. Teraz nie wiem co się stało, znów z dnia na dzień, z dnia na dzień. FIFA odpadła, kompletne zero, nic, nie mogę grać nawet singla. Bez nagrywania, może jeszcze dam radę, podczas nagrywania to już jest kompletne dno. Nie wiem, nie mam pojęcia co to może być. Oby tylko jeszcze format mi pomógł, to o to się modlę. I myślę, że powinno się udać. Jak nie, to naprawdę nie wiem co może być winą. Dość, wprawdzie mam ten komputer teraz drugi rok. Trzeci będzie w wakacje dopiero. Te, które będą, no to więc jeszcze kawałek. Tak myślę, że co 3 lata by trzeba było coś wymienić. No wprawdzie to renderowanie dużo mogło coś. No bo zawsze gdy renderuję mam 100% zużycia procesora. Nie, poczekajcie, RAMu 100%. Czekajcie, to po lewej stronie w zegarze w Windowsie 7 to jest... No, sami odpowiedzcie sobie na to pytanie. Nie chcę was wprowadzać w błąd. Ale nie, mam 100% zużycia procka, tak. I RAM to też w ogóle skacze jak głupi wtedy. Więc może to właśnie przez to mi tak zużyło procka. Może pasta, nie wiem, musimy zobaczyć, brać bardziej mu się zna na komputerach. Więc powinien coś poradzić na ten temat. Wiecie, dużo też pobieram z internetu tych modyfikacji, tego wszystkiego do gier, żebym mógł grać, tworzyć. I może właśnie to tam coś było nie tak, jakiś wirus, coś. No niby skanowałem, robiłem wszystko, no nie ma kompletnie nic takiego, co by wzbudziło w nas jakieś, wiecie, zaniepokojenie, tak? Ale no trudno. Żyjmy świętami, tak, jest bardzo fajnie, mapka wyszła. Mogę sobie pograć. Mieli chłopacy być w tle ogólnie, ale po prostu z escape'em to już jest jakaś masakra, nie? Miałem operę jeszcze włączoną, ja miałem 4 FPS-y. To już jest w ogóle jakiś mankament. Teraz mam 20, no to już naprawdę. Ja na Borusiowie, jak miałem pełno maszyn, byłem naprawdę, znajdowałem się na gospodarstwie, na troszkę większych ustawieniach miałem więcej FPS-ów niż teraz. Nie wiem po prostu co jest tym spowodowane. Ogólnie ludziska piszcie jak tam u was święta. Nuda, powiem wam, u mnie nuda w ogóle, siedzi się w tej chałupie, jakoś się żyje na tej wsi powoli, tak. Dzisiaj w ogóle w Wigilii od rana sobie poszliśmy dach tam na garażu pozalepiać. No bo wiecie, Wigilia to dopiero jest wieczorem. Zawsze każdy u nas na wsi, bynajmniej u nas, pracuje sobie normalnie. Jest taki, traktuje to tak jakby zwykły dzień. Skleiliśmy sobie dach, naprawdę no pogoda wczoraj było na termometrze 22 stopnie, tak na słońcu mówię, no a ogólnie było około 12-13, no to dzisiaj w radiu jak słuchałem rekordowe, w ogóle jeszcze nigdy w historii Polski, no nie wiem jak to można powiedzieć, że nigdy jeszcze takiej temperatury nie było w grudniu. W grudniu czy też na samą, może w grudniu kiedyś była, ale na samą teraz właśnie Wigilię. No moim zdaniem to w ogóle tak jakby cyk. Pół roku przesunął się około miesiąca, dwa, pamiętam jak było z latem, też bardzo długo czekaliśmy zanim przyszły upały, później jak przyszły te upały to się nie dało wytrzymać. I sami widzicie jak bardzo długo trwało to lato, praktycznie do takiej no jesieni. No i później jesień przyszła, jesień nadal trwa, można tak powiedzieć. Zima później przyjdzie, zobaczycie, że na Wielkanoc będzie śnieg, czyli zima przesuje nam się około 2 miesiące później. No a później na wiosnę znów będziemy długo czekać, zanim się zrobi ciepło i prawdopodobnie w lato dopiero będziemy mieli wiosnę. No ale co poradzić, jeszcze teraz kamerka mi pada, nie, ja już zaraz nerwice jakieś dostanę. Boże, jakie lagi są, nie? No to jest jakaś masakracja. Może uda mi się objechać właśnie w tą stronę. Staram się, żeby te odcinki tak maksymalnie były do 15 teraz minut, bo uwierzcie kochani, no... Już wolę porobić sobie tą mapkę przez te 3 godziny, niż mam siedzieć i patrzeć jak to się renderuje. Ogólnie jak najwyżej złoży, no tu oby się udało tego uratować, to ten będzie tylko do właśnie mapek do czegoś, a drugi kupię właśnie do renderowania i nagrywania, żeby już sobie nie zaśmiecać tego wszystkiego. O Jezu, jakiego my speeda dostali. Czekajcie, tu nie ma po co robić sobie poprzeczniaka, polecimy sobie na tą stronę. Jezu, nie mogę na to patrzeć, jak to... Nie, jeszcze takich lagów to naprawdę nie miałem. No ostatnio, pod ostatnimi dwoma odcinkami było to widać w samym ETS-ie. Zresztą FS też nie był na jakiejś tam mega płynności, a wprawdzie to był Giant.
Dobra, mniejsza, mniejsza z tym, co ja was będę tutaj załamywał i siebie tym jeszcze bardziej. Wprawdzie chyba powinniśmy się wyrobić, wiecie, to pole. Dobra, dojadę sobie tutaj do końca. No zobaczcie, fajne te kliny, naprawdę fajne, fajne pola. Muszę się nauczyć jakoś, nie wiem, jakoś po tym, tak jak ja to zawsze robiłem, je po bardziej takich kwadratach, prostokątach. Ale jak sami widzicie, no takie pola naprawdę fajnie wyglądają. Myślę, że w polskim stylu też fajnie by to wszystko wyglądało. Ogólnie ja nie umiem robić terenów zielonych, powiem tak. Zawsze jak mam robić jakiś teren zielony, to wolę jakoś bliżej pole zrobić siebie. Jak wiecie, u mnie pole jest przy polu, praktycznie miedza przy miedzy. A podobają mi się takie tereny, gdzie właśnie, o, tutaj jest sporo takiej zieleni. Dobra, jedziemy sobie do Fenda. Naprawdę, pędzik, fajna maszynka, nieźle obcykany. Wyciszenie mega w kabince. Miejmy nadzieję, że zmieści nam się to na przyczepki. Ogólnie też, no, jak sprzedałem te maszynki, dwie, coś mi jeszcze nos swędzi, nie wiem od czego, chyba na nerwicę moją, to właśnie FPS-y podniosły mi się o 20, nie wiem, czy to może jest aż tak duża wina łonów. No chłopacy by, widziałem, na niej grali, nie mają z tym żadnych takich większych problemów. Ale no jednak u mnie na komputer odczuwa to dość nieźle. Nie jest ciekawie. Dobra, bo lecimy sobie tutaj do końca. Weźmiemy sobie, kipniemy. Haha, fajnie. Jakiś krzaczor nam wystaje, bo chciałem się, wiecie, nadać, żeby mi się tu udało, ale nie, daliśmy radę spokojnie. Krzychu, czemu ty nie sypiesz? Jeszcze jak teraz nie będę mógł tego wysypać, to ja nawet dostanę... Tak się wkur... O Boże... O! Dobra, ważne, że na tą sypię. Miejmy nadzieję, że ta nam starczy. Co ja wam tu mogę? Może nie będę biegnął przez mapę, bo mi się wszystko tak zlaguje. No zobaczcie sami, no pola mega, naprawdę mega. Jak dla mnie mapa jak na razie najlepsza. Widać, no właśnie i kamerka mi zgasa. Nie, po prostu dzisiaj to nie jest dzień. Dzień do nagrywania. No. Dużo pracy, na pewno dużo pracy. Szacunek dla autora. Trzeba to docenić. I naprawdę polecam wam do grania, do serii, jeśli nagrywacie, bo mapka wszelako jest fajnie rozbudowana. Nie, już po prostu wiecie co, nie mam ochoty tego kosić dalej. Zobaczymy, co będzie dalej z FS-em, na razie nie obiecuję, coś najwyżej z Giantsa będę wydał, nie wiem, nie mam pojęcia. Dzięki wam, kochani, wielkie za uwagę. Wesołych świąt. Umilcie sobie jeszcze jakoś te święta, spędźcie z rodzinką, bo w komputerze to zdążycie się nasiedzieć, ja chyba właśnie też zaraz, nie wiem, gdzieś pojadę, bo już... Nieważne. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, cześć.